Serwus. Pewnie wielu z Was zastanawia się, po co są kiki trekkingowe, jak ich używać, jakie mają właściwości, jakie mają moce? No nie takie, ale o tym zaraz. Są bardzo pomocne przy wchodzeniu. A najbardziej pomagają odciążyć stawy przy schodzeniu. Bardzo ważne jest, żeby kije były składane. Czasem nawet kij składany w jednym miejscu jest niewygodny. Dlatego najbardziej kompaktowe są kije składane w dwóch miejscach. Skoro mowa o składaniu kijków, omówimy za chwilkę różnice w mechanizmach do składania ich. Otóż taki kijek skręcany jest dużo bardziej wadliwy. Już Wam wytłumaczę dlaczego. Skręcanie takiego kijka w rękawiczkach na mrozie, a nie daj Boże, kiedy się zablokuje, bo jest lekko wygięty, jest cholernie kłopotliwe. Kurde. Ta tulejka, która tutaj jest, lubi się uszkodzić. Natomiast stosowany w tym kijku ten element łączenia jest dużo mniej wadliwy, pozwala obsługiwać go nawet w rękawiczkach na mrozie, zimą, a dodatkowo nie tak łatwo się psuje i zdecydowanie polecam Wam takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o kijki trekkingowe. Więc jeżeli chodzi o kije trekkingowe, śmiało mogę powiedzieć, że Black Diamond Trail Pro to dobry wybór, dlatego, że posiada te cechy, o których Wam mówiłem, czyli jest składany w dwóch miejscach, dzięki czemu jest kompaktowy, dodatkowo posiada bardzo wygodny mechanizm do obsługi, jest łatwy nawet zimą w rękawiczkach, dodatkowo w mojej ocenie jest on bezawaryjny. Zajeździłem dużo kijków skręcanych, natomiast te Black Diamondowskie wymieniam tylko z przyzwoitości i z tego, że lubię mieć coś nowego. Natomiast są mega, mega solidne. Wiem, poważę troszeczkę więcej niż statystyczny Kowalski. No i co? Bardzo wygodna rączka. Możliwość krótszego złapania przy podejściu dynamicznym. Także, drodzy Państwo, w moim mniemaniu to jest dobry wybór.